hokej w naszej szkole już od kilku dobrych lat gości. Zadziało się to może za sprawą tego, że poznałem fajnych ludzi, którzy mnie w tej działalności wspierali, pomagali. Kije to też jest duży wydatek, piłeczki, które się często psują, a przede wszystkim nie wszystkie szkoły posiadają bandy. W naszym powiecie tylko dwie szkoły bodajże posiadają bandy. Jesteśmy szkoła SP9 i zespół szkół w Brzeźnie posiada bandy w powiecie, także to jest duży wydatek i to też sponsorzy przyczynili się do tego, że z tym mini hokejem tak ruszyliśmy i dzięki też nim i zgodzie pani dyrektor przystąpiliśmy do rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Uni Hokeja. Ja będę grał w lidze najmłodszymi chłopakami, to znaczy będę grał w Młodziku, gram 2004 rocznikiem, a Młodzik jest do 2002, także moja drużyna będzie najmłodszą w lidze, ale oni już grają w hokeja, tak jak powiedziałem, od dawna. Od pierwszej klasy zaczął się projekt, gdzie zaczęliśmy pierwszy raz wdrażać uni hokeja z nimi. W tej chwili mam 14 fajnie grających zawodników, kilku naprawdę już prezentuje bardzo wysoki poziom, jak na swój wiek, także myślę, że w lidze skóry łatwo nie sprzedamy. Pierwszy mecz ligowy, jedziemy do Niechanowa 30 listopada. Jedziemy na turniej, tam będą 4 drużyny. Będziemy grali każdy z każdym, następny turniej w Przekonie i tak dalej. 3 awansują do półfinału i 2 awansują później do finału drużyny z turnieju. Przede wszystkim no tu pochwała dla pana Piotra Czarczyńskiego, który współpracuje już ze mną od dłuższego czasu i zasponsorował nam bandę do szkoły, część band. Cały czas naprawia i uzupełnia sprzęt do unihokeja, piłeczki. W tej chwili kilku innych sponsorów też, już nie będę wymieniał z nazwiska imienia, zakupiło nam nowe stroje. Są to stroje już wysokiej marki, bo kupiliśmy w profesjonalnym sklepie stroje Adidasa. Zakupiliśmy dzieciakom od sponsorów też torby, każde dziecko będzie miało swoją torbę sportową. Także no, drużyna będzie się prezentować i wyglądać jak faktycznie drużyna, a nie jakiś zespół zbity osób, które przyjechały i będą grać w nich hokeja. Starostwo występuje zawsze na przełomie lutego-marca z projektem i my od kilku dobrych lat już przystępujemy do tego projektu, piszemy swoją ofertę i to są zawsze oferta na unihokeja. W tym roku też była oferta, kończy się w listopadzie. Nowe pokolenie rośnie nowych hokeistów, bo projekt objął klasy 1-4 i półtorej godziny, jedną jednostkę treningową była z uczniami klasy drugiej, a jedna jednostka treningowa była z uczniami klasy czwartej. Także rosną młodzi adepci tej dyscypliny w naszej szkole i myślę, że niedługo Brzeźno będzie słynęło z tego właśnie, że tu się rozwinął unihokej i dzieci w tego unihokeja tutaj grają, reprezentują wysoki poziom.